Zaczęło się od telefonu pana fotografa. Były to bardzo trudne rozmowy, z których ani ja chyba, znaczy ja na pewno, a fotograf też nie był zadowolony. I wydawało się, że nic z tego nie będzie i fotograf miał koszmar ze mną na początku. Ale w końcu udało się złapać wspólny język, bo trzeba było się przełamać. Chyba z dwóch stron tak naprawdę trzeba się przełamać i musi być ta komunikacja zwrotna przede wszystkim. No i udało się to połamać, przez co w końcu się otworzyłem i zrobiliśmy coś też dla mnie owocnego, bo też zobaczyłem siebie jakby z boku, okiem powiedzmy obiektywnym. Dowiedziałem się czegoś o sobie, co jest bardzo ważne. Zresztą człowiek całe życie uczy się siebie i jaki jest w danej chwili, bo też się zmienia na przestrzeni lat. A jacy jesteśmy, to właśnie określa raczej to nie jacy myślimy, jacy jesteśmy, tylko opinia o nas. Także to niesamowita przygoda i obych takich więcej.